Kasia Moś, śmieje się wspaniale. Bardzo dzień dobry. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry, witam. Ochłonęłaś już w Eurowizji? Myślę, że tak, ochłonęłam. Chociaż pierwsze dwa dni były dość trudne, bo taka mieszanka uczuć, z jednej strony bardzo wielka radość i bardzo cieszyliśmy się, że dostaliśmy się do finału, bo na tym nam zależało najbardziej. A z drugiej strony oczywiście również smutek, dlatego że oczywiście chcielibyśmy być troszeczkę wyżej ocenieni. No ale takie są konkursy, że rządzą się swoimi prawami. I nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli. Dużo już wspaniałych wokalistów i piosenek odpadło niestety w półfinałach tego konkursu. Chińczycy mówią, że każdy kryzys jest szansą, więc czy to ci podcięło skrzydła, czy jednak będziesz lecieć dalej? Absolutnie. Naprawdę już śpiewam tyle lat, że myślę, że to tylko zaprocentuje. Zaczęliśmy pracę nad płytą, teraz przed nami koncerty i tak naprawdę dalej praca nad tym, co kochamy. Muzyka jest naszą ogromną pasją, moją ogromną pasją. Cały czas mówisz my, bo trzeba przypomnieć, że ten skrzypek, który ci towarzyszył na Eurowizji, to był twój brat właśnie. Tak, Mateusz. No dzisiaj teraz tutaj też gdzieś tam pije herbatkę. A czy on jest twoim menadżerem, bo jest też dzisiaj z nami? Nie. Mateusz jest pani menadżer. Jest pani menadżer, a Mateusz pije. O, jest Mateusz. Mateusz pije i pije herbatkę, bo dzisiaj właśnie idziemy na koncert do Torunia. Także tak, Mateusz komponuje teraz. Ale Kasiu, jeszcze pytanie o Eurowizję. Czy ty myślisz, że tam istnieje jakiś system? Bo panowało takie przekonanie, że Eurowizję wygrywają piosenki festiwalowe, czyli takie łatwe do zapamiętania, szybko wpadające w ucho. Tym razem kompletnie inna piosenka. W zeszłym roku jakbyś też miała jakiejś rady udzielić komuś, kto wystąpi tam po tobie? Szczerze powiem, myślę, że trzeba słuchać siebie. Czy to loteria? Tak naprawdę no, też było loterią to, że wygraliśmy w Polsce tutaj preselekcję. Tak? W zeszłym roku startowaliśmy z naszym utworem z płyty Inspination. W tym roku z nowym utworem i w tym roku akurat udało się wygrać. Może gdybyś na przykład pojechać z Addiction, może ta nasze miejsce byłoby wyższe, ale... Ale tak naprawdę trzeba cieszyć się tym, co jest. Tak naprawdę pracowałam na to wiele, wiele lat i ogromnie się cieszę i doceniam. I dziękuję wszystkim, którzy nas wsparli, bo naprawdę mieliśmy ogromne wsparcie od fanów, od ludzi, których poznałam dzięki właśnie tej wspaniałej przygodzie. I tak naprawdę trzeba się tym cieszyć, trzeba się zebrać w sobie i pracować dalej na to, aby tą swoją drogę torować. Jesteś bardzo zajętą osobą, to ile czasu poświęcasz swojej pasji, która może mieć nazwę Misja Pies? I tu mówię to bardzo też po dużo, to, żeby coś tak zareklamować. Tyle, ile mogę. U nas ile masz psów? Mamy teraz 5 psów, 2 koty. W domu rodzinnym? Tak, I to tak, są tak wszystko twoje wybory, czy pozostali domownicy decydowali też o tym? Czy się sami wprowadzali do ciebie? Nie, to było tak, że rzeczywiście kiedyś naszym pierwszym psem była Nuka, którą znaleźliśmy w węgierskiej górce. I ja zorganizowałam grupę dzieci i powiedziałam, że nie wsiądziemy do samochodu, dopóki rodzice jej nie wezmą. Bo to był taki piesek znajda. No i rodzice ją wzięli, więc to był nasz pies. Dziadek wcześniej miał jamniki. A potem pojawiła się, gdy Nuka umarła, pojawiła się Koko, no i potem następne pieski. To wszystkie są pieski albo ze schronisk, albo znalezione po prostu na ulicy. No i teraz nasza najnowsza miłość Mimi, którą zaadoptowaliśmy właśnie w programie Misja Pies. No właśnie, bo pojawiłaś się w tym programie po co? Po to, żeby pokazać swoją inną twarz, czy żeby przyłożyć rękę do ratowania zwierzaków? Tak, przede wszystkim zależało mi bardzo na tym, aby opowiedzieć historię wszystkich naszych psów, nie tylko tych, które mamy u nas w domu, ale również tych, które ma moja ciocia, bo my sobie bardzo blisko w rodzinie żyjemy i bardzo się wspieramy. Jak to śląska rodzina. Tak, pomagam, ale nie, bo ciocia jest, ja jestem półgóralką. Albo śląsko-góralska, no tak. I chcieliśmy opowiedzieć właśnie historię psów, z tego, że można sobie pomagać, że można się wspierać, że można finansowo sobie też pomagać czasem właśnie w opiece nad psami. Moja ciocia i kuzynka wspólnie rodzinnie zaadoptowaliśmy psa z Ukrainy, weterana wojny na Ukrainie, który nie ma 2 przednich łap. I Laluś... A jak go znaleźliście? Kasia znalazła go przez fundację, ponieważ Kasia była na jakimś tam szkoleniu, jest weterynarzem i właśnie usłyszała historię Lalusia i, no, i tak bardzo nas ta historia poruszyła, że zdecydowaliśmy się rodzinnie go zaadoptować. Ale on mieszka z ciocią? Tak, mieszka w Myszanie Dolnej, bo tam jest ogród i dom, ma protezę, ma wózek inwalidzki i świetnie sobie radzi i tak naprawdę opiekujemy się nim wspólnie. Gdy moja ciocia jedzie na obozy harcerskie, ponieważ rodzina organizuje obozy harcerskie od wielu, wielu lat, to mama tam przyjeżdża i Kasia, ale ty, ponad 2 miesiące opiekuje się psami. Sprawiasz wrażenie wulkanu energii właśnie. Tak. I nie wiadomo, czego się spodziewać. Tylko czerpać. Twoja biografia naprawdę jest ciekawa, bo tutaj klasyczne wykształcenie muzyczne, tak, okładka Playboya, tak, muzyka rozrywkowa, życie a teraz tu się okazuje, że prowadzisz właściwie takie przytulisko trochę dla zwierząt. To co dalej?
Dalej, myślę, że dalej będę realizować swoje pasje. Bo to już ciężko po większych skrajnościach pójść. Dalej będę realizować swoje pasje. Pragnę A tego, żadnego z wyborów nie żałujesz? Żadnego z wyborów absolutnie nie żałuję, bo to wszystko prowadzi nas do tego, co mam teraz, kim jestem. Myślę, że gdybym w życiu może osiągnęła jakiś sukces szybciej, może byłabym zupełnie innym człowiekiem, miałabym inne morale, więc to myślę, że to jest, każdy w życiu ma zapisaną inną drogę. Ja tą drogę miałam dłuższą, ale piękną, kolorową. A tak naprawdę rzeczywiście chcę się skupić na muzyce, ale też na tym, aby pomagać zwierzętom. Bardzo chcielibyśmy mieć kiedyś dom i mieć świnkę. To jest moje największe marzenie, uratować świnkę. Tak. Ale taką świnkę. Nie, świnkę. Tak. Tak, to jest moje ogromne marzenie i mam nadzieję, że kiedyś się Znam parę takich przypadków. Normalnie w domach mieszkają te tak, zwierzęta tak. ze swoimi opiekunami, tak jak pies. To jest... Ale w bloku. Nie, tak, tak. Tak, w bloku, ja też słyszałam. Nawet czytałam reportaże kiedyś, takie. Kiedyś była pani, która miała taką dużą świnkę. I ci, którzy mają te zwierzęta, zachwycają się ich inteligencją, więc chyba z czasem ludzkość zmieni zdanie. Zdaje się, że przez wiele lat najlepszym przyjacielem George'a Clooney'a była jego świnia. A, rzeczywiście. Słyszałam też tą historię. No, widzisz. Tak. Czyli Kasia. Kasiu, czyli psy i świnka. Mówiłem, widzisz, że niespodziewane. Świni się nie spodziewał na puentę tej rozmowy. To trzymamy kciuki za ciebie. Powodzenia, Kasiu, Dziękuję. Muzycznie. Gdybym tylko jeszcze mogła powiedzieć, że 1 czerwca w Warszawie w klubie Progresja zapraszamy na nasz koncert z całym zespołem, z wizualizacjami piosenki z płyty Inspination, parę nowych premierowych utworów. To z okazji Dnia Dziecka wszystko. Tak, także serdecznie zapraszamy. I dziękuję bardzo za rozmowę. Kasiu, dziękujemy ci. Dziękujemy.